Siemandero, witam Was serdecznie. Dzisiejszy dzień jest właśnie tym dniem, kiedy zamierzam osiągnąć cel tej wyprawy. Kurka woda. Mimo tego, że jest rano, właściwie 10 chyba, zobaczcie, gdzie jest słońce. Ono już wyżej za bardzo nie będzie. Ogólnie idę łapać stopa. Jest do przejechania ponad 80 km, ale to jest droga donikąd, więc to nie jest tak, że tak jak się łapie pomiędzy miastami. Absolutnie. Dzisiaj spełni się moje marzenie. Zobaczcie, jaka pogoda. No nie może być lepiej. To się nie może nie udać. Po prostu liczę na to, że jakiś turysta, ktoś zabierze mnie i pojedziemy. Jak oczywiście nie będzie jechał tam do końca, ale no mogę przejść na nogach z 15 km, na pewno nie więcej. Później jeszcze muszę znaleźć miejsce na rozbicie obozu i to musi być około godziny 15. Oczywiście to musi być takie miejsce, gdzie mnie nikt nie znajdzie, bo to jest nielegalne tutaj. Takie samopas. Dobra. Dobra, dochodzę już do drogi. W tle widzicie cieśnina Magellana plus ziemia ognista za nią. Dzisiaj już jest tak przejrzyste powietrze, że nawet mimo pomniejszania tej kamerki powinniście to widzieć. Muszę teraz w prawo iść, żeby wykluczyć, niepotrzebnie nie łapać te samochody, które jeżdżą w obrębie Punta Arenas po prostu, no to, bo to bez sensu. Stanę no i będę liczył na dobre serce czyjeś. Mogę nawet zapłacić gościowi za stopa. To już jest taki dzień, który może się nie powtórzyć nigdy, no który na pewno się nigdy w życiu nie powtórzy, więc jeżeli gościu nawet będzie chciał kasę, to dostanie dinero. Mucho dinero. O. Tak się zaczyna. Tak się kurka wodna zaczyna. Słuchajcie. Co tu się dzieje?
No spanie w tym lesie to będzie coś. Dobra, no co mogę wam powiedzieć? Dotąd można dojechać, dalej już jechać nie można. Ale jak ja się stąd wydostanę? Moi drodzy, przez ostatnie 30 km nie minęliśmy żadnego pojazdu, ani w jedną, ani nie wyprzedziliśmy nikogo, ani nie minęliśmy. Także kurka, no i trochę inaczej sobie to wyobrażałem. Rzeczywiście jest poza sezonem i będzie ciężko. No ale co? Kurde, dotarłem prawie, no jeszcze nie, ale prawie dotarłem. Hallaczysko dotarło czy nie? Morda pucołowata się cieszy. O Jezu, słuchajcie, powiem wam jedną rzecz. Ale ośnieżony szczyt, zobaczcie jak tam wygląda. Kurczę, że ta kamerka. No tutaj to widzę, jest kurka. Co oni gadali, że musi być odpływ, żeby tędy przejść? Przecież to jest... Jezu, jak to jest zarąbiście. O! Nie wierzę. Nie wierzę, że tu jestem. To jest niemożliwe. To jest kurczę niemożliwe. Ale tu odpływu nie potrzeba, żeby tu przejść. Przecież no... Dokąd woda może sięgać? Ona tej drogi tutaj nie zalewa. Także ona jest zablokowana. Tu samochodem o dziwo nie można wjechać, a są jakieś ślady. Może jakiś objazd jest? Sendero Faro Isidro, przepraszam. Distancja 4 km. Uola Boga, 4 km to... Jeszcze to jest tak oznaczone. Ale jest zimno tu, kurde, zauważalnie zimniej. Ale tamten szczyt będzie widać pięknie. Nie no, tu zdjęcie, panoramkę trzeba dziabnąć. Patrzcie. Cieśnina Magellana, to tędy płynął Ferdynand Magellan. Na tych śmiesznych łupinkach. Kurde, tu jest tak surowy klimat. A spanie w takim lesie to będzie. Mam nadzieję, że satelitarne zdjęcia będą dobre. No Hager Fuego Zona Camping. Nie wiem o co chodzi. Prawdopodobnie o to, że nie można tutaj się rozbijać. Tu jest tak pięknie, moi drodzy, że to zapiera dech w piersiach po prostu. Mimo tego, że jest surowy klimat, to przyroda jest tutaj tak jakoś taka, nie wiem czy bujna to dobre słowo, ale o Jezu, jak to wygląda, zobaczcie. Jak to wygląda. No i co? Narzekaliście, że w namiociku nie spałem tam gdzieś w Hiszpanii. Kurka, a kto pomyślał, że 3 miesiące później będę spał w namiociku w Patagonii, w pobliżu najdalej wysuniętej latarni morskiej na kontynencie. Nie, tutaj to by kilka dni takie zdjęciowe, ale słońce, no mam czas do godziny 15. O godzinie 15 trzeba bardzo, te 4 km przejdę poniżej godziny, chociaż może i nie, bo tutaj kurczę, w tylu miejscach bym się chciał zatrzymać i zrobić zdjęcie. Ale mi ręce marzną, nie mam kurczę tego, rękawic, takie drogie były, no w dupie. Ale rozbicie w głębi tego lasu namiotu to będzie wyzwanie. Rzeczywiście prawdę w internetach pisały, że musi być odpływ, żeby tu przejść, bo dotąd ewidentnie dochodzi woda. Problem jest taki, że tu oczywiście żaden internet nie działa.
A wiecie, co to znaczy? To znaczy, że nie mogę sprawdzić, jakie w tym miejscu są pływy. Tylko jutro na czuja. Zobaczcie. O kurde. Gdyby był przypływ, musiałbym tam na górze siedzieć i czekać na odpływ. Kurde, ale jak ja się stąd wydostanę? No trochę... Teraz, mówiąc szczerze, troszeczkę inaczej to widzę. Ślady są, czyli jacyś ludzie tu chodzą jednak. Ale nie sądziłem, że w jeden z najpiękniejszych dni kurka, nie będzie tu nikogo. Myślałem, że chociaż minę z dwie grupki. A teraz powinien się ukazać naszym oczętom ten pięknie oświetlony, ośnieżony szczyt. Nie ma go? No nie, to jeszcze tam trzeba dojść. Ale się ciężko po tym idzie, ja pieprzę. Dajemy jazzu. A po tym się idzie cudownie. Cudownie wręcz, aż same nogi. Oj, jak cudownie, że ja kupiłem te buty. Oj, jak cudownie, naprawdę. Gdybym w tamtych tutaj poszedł, nie no, to już by jakieś dziury miały chyba, bo już tutaj... Idziemy twardo. Jaka tu jest roślinność soczysta. Ale jak wiatrem musi być smagana, skoro wszystko jest powykręcane. Ja kamerkę teraz trzymam prosto. Wszystkie drzewa są ugięte praktycznie. Idę, słuchajcie, po tym. Jest troszeczkę lżej. Mimo tego, że buty się ślizgają. Takim obślizgłym czymś to jest pokryte. Te skały. Dobra, jeszcze daleko. Niestety zła wiadomość jest taka, że złapałem tutaj jakiś sygnał. I moje dwa programiki dopływów pokazują, że jutro odpływ to będzie, ale o godzinie 16. A o godzinie 16 to się już ściemnia. I tu. Nie no, naleje mi się wody do butów, jak ja tu w to wejdę. Dobra, idę tu. Może tu jest jakaś droga. Są tu ślady. Są tu ślady. I tak jakby był przypływ, to tam już bym nie przeszedł, więc nie ma sensu się pitolić. Jak to tu wygląda? Chyba zwariowali. No nie, tam jest stromo. Chyba. Kurczę, wszystko jest tak obślizgłe. Dobra, plecak jest. O, ja to już przejdę spokojnie. Muszę kicnąć na to. Nie będę tego nagrywał. Słuchajcie, wiem, że dobro filmiku, ale lepiej mieć dwie ręce wolne. Nie wiem, czy się za to mogę złapać, co tam jest. Indianin schował się w takim spróchniałym w środku pniu, bo inaczej by zamarzł. Nie wiem, w której części. To było złoto gór czarnych na pewno. W butach mam sucho, parę kropel wleciało, ale ogólnie sucho. Coraz bardziej go czuję, chociaż jestem zasłonięty teraz przez to. No i chmury, zobaczcie, na jakiej wysokości. Kurka, niewesoło się robi.
Oby noc była spokojna. O kurka, jakiś barak tam jest. Jakby się dało w takim baraku przespać? Nie no, nie wiem czy tędy... Jacyś ludzie tam są, jakie jajca. Nie wiem czy tu się... Nie no, chyba tędy się nie przechodzi. A jak oni chcą się wydostać jeszcze dzisiaj? To są ci, po których śladach ja idę. Pójdę górą. Mam nadzieję, że górą jest droga dobra. Jest tak mokro. Cholernie tu. Są tu te hosterie, ale one są nieczynne. Dobra, jestem. Są tu jakieś takie domki, ale to wszystko jest opuszczone. Kurka, jaki klimat, co? Jaki klimat. Jakbym się wnerwił. Tu jest dobre miejsce na namiot. Jaki jaja. Patrzcie, woda. Nie no, tutaj. Tu do prądu. Wtyczka. Poczekam aż ci ludzie pójdą. Ja się spróbuję tu wpieprzyć. Oj się zaczyna wiatr taki dziwny, mokry. Oj się zaczyna. Ale czad. Zobaczcie. Closed. Zamknięte. A zobaczymy co jest w środku. Nie no. Wyobrażacie to sobie jak to było otwarte i tu było jedzenie teraz. Chociaż ten trzecionek, żeby był otwarty. Mi się kimnął bez niczego. Bez namiotu. Nie no, sobie siedzieć tu na sofie i patrzeć. Nie. Nie, po prostu dlaczego to jest zamknięte? I tak sobie jeszcze zjeść jakiegoś takiego pieroga z mięsem, ale oszukany, żeby nie był. O, na dobrą sprawę, by tu można było nawet namiot postawić, rozbić. Tu by było osłonięte przed wiatrem. Ale czad. Dobra, ale jeszcze nie osiągnąłem celu, tak czy nie? Latarnia, kurka wodna. Prawie jak Gra o Tron. Nie no, kurczę, zobaczcie co tu jest. No to coś splajtowało chyba. No. To by było coś. No ale tu! Rewelacja. Tutaj z gałązek wieszaczki. Chyba im nie poszło tu z biznesem. No, trochę pożałowali tej papy. Mogli więcej dać do licha. Fajnie. Wyobrażacie sobie siedzieć tu w gorącej wodzie w tej bali i się patrzeć na cieśninę? Płynie jakiś skuterek, zobaczcie na to drzewo. Chyba zdajecie sobie sprawę dlaczego ono takie jest. Ale gdzie jest latarnia? No szkurde bela. Można iść tędy, można iść ścieżką. Usiądę sobie, bo widzę, że nie ma wiatru tu o dziwo. Usiądę sobie i zjem pieroga.
Jakie marzenie. Jak widzicie, camping prohibited. To znaczy, że nie można. No ale ja tam nie chcę. Kanu. Prawdziwe kanu. Tak mi się przynajmniej wydaje. Takie głębokie czy wanna? No, łódka. Lina wygląda, jakby jakaś sieć to była. No. Ja mam nadzieję, że ten pies to jest... Skąd się tu pies wziął? Mam nadzieję, że mnie nie zeżre. Ja za wielki jestem, by się przeżarł, by pękł. Co, piesu? Dostajesz kawałek pieroga. Nie martw się. Skąd ty się tu wziąłeś, co? Masz deszcz padać. To jeszcze trochę. To co? Dotarłem. Kurka wodna, dotarłem. Jestem tu. Jest. To jest coś, to jest. Po to była ta wyprawa. Żeby sobie tu usiąść. No może nie zjeść pieroga, ale... Bardzo serdecznie dziękuję wszystkim, którzy pomogli w tej wyprawie. Przyczynili się do tego, że teraz już mogę powiedzieć, zrealizowałem swoje marzenie. Zrealizowałem. Oczywiście dziękuję nie tylko tym, którzy wsparli finansowo wyprawę, ale także tym, którzy byli na streamach, oglądali filmy, dzięki czemu mogłem zarobić. Wiem, że teraz jak typowy YouTuber powinienem skakać do góry i robić coś szalonego, żeby wam się fajnie oglądało, ale to nie jest pokazówka i wyprawa nie jest dla was, tylko jest dla mnie. A ja sobie po prostu zaraz usiądę i popatrzę. I to jest najlepsze. Także nie spodziewajcie się, że pod publikę będę tutaj teraz fikołki robił, jakieś skoki i tak dalej, żeby wyświetleń było więcej. To nie o to chodzi w tej wyprawie. Na pewno nie o to chodziło. Dobra, z której strony dmucha? Z tamtej, jak zawsze. Zobaczcie, znalazł mnie. A tutaj patrzcie, co jest z kukurydzą i jajeczkiem. Jaki wychudzony ten pies jest. Ale jak on się tu znalazł, że tu nikogo nie ma, a on jest? No kurczę, jak to? Czy on za kimś tu przyszedł i później przez tą rzeczkę nie przeszedł, czy ja? Co, piesu? Zobaczcie po tym rzucie, jak mi się plecak upieprzył. Niestety. No on by jeszcze chciał, ale ja mu nie mogę wszystkiego jedzenia dać. Wiecie, jaki zrobiłem błąd kolosalny? Że nie wziąłem sobie jakichś takich ciasteczek, jakichś takich, nie wiem, jakichś groszków, wiecie, tak żeby... coś tam pogryzać, jak będę siedział w namiocie. Lipa, że nie wziąłem. Już nigdy więcej czegoś takiego nie zrobię. Zawsze w plecaku będę się starał mieć chociaż coś. Jakieś zwykłe herbatniki chociaż, żeby mieć. Dobra, moi drodzy. Dwa pierogi zjedzone. Dwa pierogi zjedzone. Ale mi zimno w ręce.
Oj, temperatura spada. Temperatura spada. A prognoza była, że jutro 10 stopni w Punta Arenas. To kurka, 10 stopni to wy wiecie, co to jest? To jest 10 stopni. Tak dziwnie trochę. Zrobiłem to, co chciałem zrobić. Dotarłem. Nakarmiłem psa. Nie? Który teraz mi będzie pewnie towarzyszył już nie wiadomo jak długo. Chyba, że się znajdzie inny turysta z jedzeniem. Ale tak widzę, trochę lepiej już idzie. No nie wiem, ile tam kalorii dostał, ale troszkę mu tam żołądeczek wypchało. W Chile jest mnóstwo bespańskich psów. Jest po prostu ich więcej niż kotów w Maroko. Prawda. Po prostu można by było się zatrzymać i zacząć robić zdjęcia. Wszystkiego dookoła. Ale to kolczaste jest. A, kurczę. Wyglądało. Zobaczcie, ma kolce. Kurde, wyglądało. A, wyglądało niegroźnie bardzo. No, ugina się pode mną wszystko, ale. Tu jestem na jakimś pniu. Mi się noga prawie zapadła, a tam. Centralnie dziura jest z wodą. Kurde, już prawie byłem rozbity. Znaczy prawie byłem rozbity. Wyciągałem rzeczy już z plecaka. Wyczyściłem sobie miejsce pod ten. No ja pierdzielę. I teraz siedzę jak głupi w środku lasu. Wiem, że w tamtą stronę jest morze i to jest nie. No i co mogę powiedzieć? No jestem w dupie trochę teraz. Dalej nie będę w las szedł, bo jeszcze mi padnie telefon, albo zgubię, albo coś i co. Mam ogromną nadzieję, że ci ludzie po prostu chcą sobie tylko naciąć drewna na jakieś ognisko albo na coś. Wielką mam nadzieję, że nie są to jacyś kłusownicy czy coś, których ja nagle nakryję. Bo to by było nie za ciekawe. Moi drodzy, namiot prawie że rozbity. Mam nadzieję, że będzie wszystko w porządku, że mnie nie podcieknie woda. Kolczaste krzewy takie były, to usunąłem. Zaraz jeszcze tropik zakładam. I bardzo, ale to bardzo bym chciał, żeby nie było żadnej burzy, ulewy i jutro rano, żeby nie było ulewy. Chociaż tu niebezpiecznie nie będzie, bo tu nie ma jakichś wielkich drzew, które by mogły na mnie runąć. Będzie podwiewało od dołu, ale musiałem te odciągi do gałęzi popodczepiać, bo śledzie wchodzą jak w masło. Po prostu tu jest tak miękko, że wchodzą jak w masło. Mam nadzieję, że nie jest to ponaciągane tak jak powinno być, ale już trudno. Mam nadzieję, że w nocy, jeżeli spadnie deszcz, to mnie to nie podtopi. Zaraz zobaczymy, jak jest tu. Tutaj nawet ładnie napięte. Jak to wygląda? Chyba, że oczywiście z nudów zacznę coś nagrywać. No i niestety, moi drodzy, godzina 8, dopiero masakra, stało się to, czego się obawiałem. Na szczęście nie ma wiatru, ale już deszcz.
Tragedia. Oby przestało padać do rana. Znaczy, wiadomo, no, nie wiem, podeszwy to się nazywa. No wiadomo, w stopy tam na samym dole, tym co dotyka ziemi. Masakra. Nie mogę śpiwora zapiąć, tak jak mówię, tylko tam mniej więcej do wysokości tyłka, ponieważ tyłkiem i plecami muszę być na materacu, na tej macie. Powód jest prosty, po prostu jak cały się zapiąłem, to zsuwam się. Zsuwam się w kierunku nóg. No i naciskam całym ciałem, a wiadomo, że trochę ważę na ściankę namiotu i w końcu puszczą te śmieszne lineczki, którymi zakotwiczyłem namiot. Dobry, dobry. Witam serdecznie. Powoli się przejaśnia. Już jest tak szarawo, chociaż pewnie w kamerce widzicie, jakby to było środek dnia. Noc minęła bez żadnych komplikacji. Niestety padał deszcz, cały namiot jest mokry. Do tego wszystko mi zjeżdża, bo jestem na stoku, więc wszystko mi zjeżdża. Zobaczcie, namiot tu jest totalnie, mogę powiedzieć, tak wygląda rano halaczysko. Jem ostatniego pieroga z kukurydzą i jajecznicą. Bardzo smakuje, mimo tego, że kupiłem je 3 dni temu. Mam nadzieję, że jeszcze nie zepsute. Jak zjem pieroga, to zostanie mi już tylko ten placek. Niestety bubla odstawiłem. Ile tutaj wody jest? Połowa. Połowa butelki wody mi wyciekła w namiocie. Dlatego, że ta nakrętka tak się dziwnie zakręca i w nocy jak popijałem, to ją źle musiałem zakręcić. I leżało tak sobie tu. I ile mogło, to wyciekło. Także tam gdzieś w czubku będzie mokro. Na szczęście śpiwór jest suchy. No ale tam będzie gdzieś mokro w czubku. Pół litra wody wyciekło. To jest dużo. Ten przypływ powinien być przypływem tak zwanym mniejszym. O, tu się na deszcz zanosi. Ale jaja będą. Już jestem daleko. Zobaczcie, jaka ciekawostka. Gdzieś tam pień jest i tu z niego woda wypływa. Fajne. No i moi drodzy, dotarłem. Jest rzeczka. Jak się pewnie kurka wodna domyślacie, po deszczu, który padał w nocy, ta rzeczka wygląda zupełnie inaczej niż powinna wyglądać. Ja pierdziele. Przejaśnia. O kurczę. Dobra, trzeba też zrobić jakieś takie zbliżenia. Ale z doświadczenia wiadomo, kormorany, że najfajniej wychodzą zdjęcia z pozycji zwierzęcia. Nie no, kurka! Dobra, lecących kormoranów jeszcze nie miałem, więc... Żebym to ja wiedział, co to znaczy sopa i pali raz 6 razy 1500. Hamon, to wiem, co to jest. No ale to chyba jest teraz zamknięte. O, zdecydowanie. Po co to ktoś wybił? Tutaj śmietnik. Patrzcie. O kurde bela, co to jest? Nie no, to wymaga zrobienia konkretnego zdjęcia, uważam. Patrzcie. Oj, zjadłbym tu sobie teraz takiego hamona, mimo tego, że nie lubię. No i idę tą drogą. Mówiąc szczerze, gdybym nie miał plecaka, to cały dzień mógłbym tak iść. Tylko żeby jak już się zacznie ściemniać, ktoś mnie odebrał, to cały dzień mógłbym tędy sobie iść.
jest przecudowne powietrze, nie ma w ogóle wiatru, jest temperatura, no nie chcę skłamać, ciężko mi jest ocenić, bo wiadomo, że wysiłek mam, no więc mi jest ciepło, prawda? No jest mi, powiedziałbym szczerze, idealnie taka temperatura, nie za zimno, nie za ciepło, głowa mi się nie poci pod czapką, ale jak zdejmę czapkę, jest za zimno, zdecydowanie. Myślałem, że coś jedzie i umyłem, kurka wodna, buty i znowu mam upieprzone. Tu chyba są stanowiska zrobione, wieloryby, żeby, czy tam jakieś inne delfiny, żeby robić zdjęcia. O kurde. Nie no. Fantastico. Kurde bela. Teraz taka glina. Na razie tu dosyć sucho. Ale się zacznie. No wyjeżdżone tu jest. No to niech coś jedzie. O tu pięknie. Tam jakieś takie małe chatki. Ja bym tu wszędzie pochodził, ale kurde, no nie mogę. Wszędzie bym tu pofilmował te chatki. Sito en construcción. O! Dobra, czyli dopiero coś będzie. Znaki ostrzegawcze przed jakimiś psami, kojotami, czy cholera wie czym. Albo żeby zwierząt tam nie wpuszczać może. To może to. Już mi się nawet gadać nie chce. Stopy mnie bolą. Tutaj są domostwa, ale nic nie jedzie. Przy każdym domostwie kilka psów. Na szczęście nie wychodzą na ulicę. Na razie nie wychodziły. Mam dosyć. Piękne niebo, piękne zdjęcia mógłbym porobić, ale już mi się nie chce. Już mam dosyć. Słońce już dosyć nisko. Nie rozumiem. Znaczy nie rozumiem, no. Po prostu nie jeżdżą tędy ludzie i to tyle. Nie ma nic do rozumienia. Kurde, jakie zdjęcia mam. Przepiękne. No nie myślałem, że stop w tym miejscu będzie tak problematyczny. Ja pierdzielę. Byk. Kurwa mać, byk. Przede mną takie wzgórze. Mam nadzieję, że na jego szczycie będzie zasięg. Mam ogromną nadzieję. A najpierw trzeba na nie wejść. Ah, okay, memory. Yeah. Oh, that's sad. Tiene 9 minutos de memoria, ¿no? That's sad. Ah, you're recording. Oh. Yeah. Oh, nice. Can I record you are?
Profe Ardi, don Ardi, pregunta si puede grabar. Ya, ya. Okej, moi drodzy, więc udało mi się złapać stopa w końcu, także rewelacja. Zobaczcie, tutaj jest cała grupa. Ładne dziewczyny, fajni faceci. Tutaj pan nauczyciel, tak jest. Fajne dziewczyny. Mam nadzieję, że już wszystko będzie w porządku. Mam jeszcze mało czasu, ale w Punta Arenas będziemy praktycznie za chwilę, także super. Recording. You are hip hop star from here? No. Yo bailo. Hey, yeah. Oh. Dance. You are dancing. Pero yo bailo dance chileno. Are for the girl you dancing for or? Folklore. Yo bailo dance chileno. Chilean dancing. Porque yo soy Chilean folklore. Chilean dancing. The typical Chilean dancing. Oh, typical. Sí, sí. Oh, well. Very, very nice. In the group or alone? In the group. ¿Cómo se llama tu grupo, Sevita? ¿Ah? ¿Cómo se llama tu grupo? El Despertichon de los Ruiseñores. Ya, pues en serio, po. Despertar de los Ruiseñores. The Wake of the... De los Ruiseñores. Of the Ruiseñores. Follow me on Instagram, Manuel / P7. En Instagram yo salgo Sevita. You send me message on the Instagram and user is Cynthia. Is no, is vale. No, you're not. I'm going to send you the Instagram of the girl. Follow you. It's my nice dog on Instagram. Su Instagram yo se lo voy a tener que pasar porque está escrito en polaco. Que nosotros lo sigo en polaco. Así se llama en Instagram. Nos llama como nosotros, po. Już mnie obciadły psy. No, widzę, one są. Słuchajcie, dojechałem. Dostałem kanapkę. Kurka wodna na wjeździe, dostałem kanapkę. Ale teraz jak posiedziałem, idę jak baletnica. No co malutki? Ja już wam nie dam. Kurka, jak jestem głodny. Ledwo dojdę do tego domu, bez kitu. Tylko, że to nie tutaj mnie wysadzili.